Dzień dobry, witam serdecznie. Tu Kwadrans Kultury i Ula Kaczyńska. Na początek naszego spotkania proponuję zagadkę, gdzie jestem? Bo z jednej strony trochę ogród, z drugiej strony może być nawet piaskownica. No i jest jeszcze hamak, w którym można sobie pobujać się przez chwilę. Nie tylko w wakacje. Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w programie. Zdradzę na razie tylko tyle, że jesteśmy na Muranowie. No to zapraszam na program. Jest to opowieść o kobiecie. Dla mnie zdecydowanie bardziej jest to opowieść o przyjaźni. Istnieje ogromny potencjał w tych archiwach. Jednym z punktów programowych Łąki Leśmiana będzie spektakl. Spektakl niezwykły, ale ja nie po to tu jestem, żeby o nim opowiadać. Jest nasza specjalistka od poezji Leśmiana, Beata Jewierz. Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dzień dobry, witam. Zarządzisz na naszej Łące. Zarządzi Leśmian, jego 18 wierszy. Mam nadzieję, że to zaproszenie do świata, w którym jest dużo namiętności, zmysłowości, dużo piękna i zachwytu przyrodą, Państwa oczaruje tak, jak to się stało w moim wypadku, bo faktem jest, że z powodu miłości do poezji Leśmiana powstał spektakl Sen, który Państwo będziecie mogli zobaczyć właśnie 18 czerwca online, bo to premiera online, o godzinie 19:30. I później przez tydzień jeszcze spektakl będzie w otwartym dostępie, także będą Państwo albo mogli do niego wracać, albo po prostu cieszyć się nim przez tydzień. O czym opowiada ten spektakl? Jest to opowieść o kobiecie, która pragnie miłości, jak to u Leśmiana. O kobiecie, która tęskni za spotkaniem, spełnionym spotkaniem, ale też o kobiecie, która jest samotna. Blada, poraniona. Panna Anna bólą wbrew od rozkoszy kona.